Stanisław Łaski, niepokorny rysownik Solidarności. To tytuł wystawy, jaka 25 listopada 2015 roku otwarta została w katowickiej siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Cała ówczesna Solidarność, każdy, kto się interesował rzeczywistością Polski w roku 1981, wiedział, co to są rysunki Stanisława Łaskiego. Stanisław Łaski to jeden z wielkich, a zapomnianych autorów sierpnia 80 i walki pierwszej Solidarności. Stanisław Stach Łaski był jednym z wielu, jak pokazała historia, utalentowanych działaczy Solidarności z Huty Katowice. Samorodny talent rysowniczy. Człowiek o niepospolitym poczuciu humoru i inteligencji. Kilka razy wspominał, że dowiedział się od kogoś, że Wolny Związkowiec potrzebuje rysownika, a ponieważ chciał sobie troszkę dorobić, to zaczął rysować dla tej gazety. Z tym, że Zbyszek nie potwierdza, ani z tego co ja pamiętam, Jacek i Jan, żeby mu cokolwiek płacili. Z powodzeniem mógł konkurować zarówno kunsztem, jak i dowcipem z wieloma uznanymi autorami tamtych lat, jak Henryk Sawka, Andrzej Mleczko czy Andrzej Czeczot. Cała jego zasługa to to, że był utalentowanym rysownikiem. Wspaniałym rysownikiem, który po 13 grudnia 81 roku zapłacił wielką cenę do końca życia. Talent Stacha Łaskiego, jak nazywali go przyjaciele z Solidarności, rozkwitł na łamach prasy związkowej, przede wszystkim Wolnego Związkowca i Wiadomości Katowickich, choć jego rysunki cieszyły się też popularnością dzięki przedrukom w całym kraju, zarówno jako ilustracje niezależnej prasy związkowej, jak i samodzielne plakaty. Czy rysunki są aktualne? No, niektóre tak, a niektóre nie. Dlatego, że to, co powiedział Andrzej Czuma na jednej z tych plansz, możemy przeczytać jego wypowiedź, że Łaski fenomenalnie punktował ludzką głupotę. No, to ta głupota się nie zmieniła. Rysunki, zawsze dowcipne i zawsze celne, piętnowały arogancję władzy, absurdy dnia codziennego i polityczne uzależnienie od wielkiego sowieckiego brata i obozu socjalistycznego. W ogóle był głód prasy, od tego trzeba zacząć, że był głód wszelkiej prasy, wszelkich jakich nowości. To wszystko, co tutaj było pokazywane przez Stasia, to było wzięte z życia. Kiedy mu na przykład dali do poczytania dwa artykuły, to on od razu na kolanie tam rysował 4-5 rysunków i te rysunki później wykorzystywali do następnych, bądź on był zawsze chętny. Dzwonił, przychodził i mówi, nie potrzeba wam coś i rysował. Szczególną sławę przyniosły mu misie oraz zwierzęta i demoniczne ludzkie postacie o rysach sowieckiego gęseka Leonida Breżniewa. I najbardziej mi zapadł w pamięć Niedźwiadek słynny, może dlatego, że jako szef działu interwencji z tego tytułu miałem różne pisma i telefony z Komitetu Wojewódzkiego PZPR, z Komendy Wojewódzkiej Milicji, ze Służby Bezpieczeństwa, żeby zrobić to i nie kolportować na terenie naszego MKZ-u. To właśnie ta seria rysunków sprawiła, że jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego prokuratura PRL rozpoczęła śledztwo przeciwko Stachowi Łaskiemu, zarzucając mu obrażanie przywódcy bratniego państwa i godzenie w sojusz polsko-radziecki. Uważam, że w tamtym okresie czasu te rysunki Stasia powodowały zwiększenie nawet nakładu rozchodzących się różnych pism związkowych, zakładowych. W latach 1980, a zwłaszcza 1981, jego rysunki tutaj obecne na tej wystawie, nie wszystkie, tu jest tylko troszeczkę, znane były powszechnie. W całym województwie śląskim, na ogromnym obszarze Polski, a po latach dzisiaj jego twórczość, jak i osoba Stacha Łaskiego jest prawie że zapomniana. Stan wojenny i internowanie przerwały najbardziej twórczy okres pracy autora, choć i w odosobnieniu powstawały jeszcze pojedyncze rysunki i szkice. Często wracał tylko do czasu, kiedy był, mówi, że był kilkakrotnie był bity, że był często przesłuchiwany. On sobie takie wyrobił taką, chciał po prostu udawać chorobę psychiczną tam, bo uważał, że w ten sposób wyjdzie szybciej z tego aresztu, no bo nie wiadomo, co się z dziećmi działo. On się bał o te dzieci, prawda? I okazuje się, że jeden z działaczy pod Beskidzia, to on mówi, Stachu, nie udaj wariata, bo wariata ciebie zrobią, prawda? No i później się okazuje, że jego wywieźli na badania do Wrocławia. Dokładny opis to jest taki, że nie krzywdzący mu, ale jednocześnie wskazujący, że coś tam może z nim być, nie bardzo. Po zwolnieniu został zmuszony do wyjazdu do Niemiec.
Po roku 1980 i powrocie do odrodzonej Polski Stach Łaski nie wrócił już aktywnie do swojej dawnej pasji. To było takie jego życie, całe pasmo nieszczęść. Od sprawy rodziny to się wszystko ciągło od tego, że nigdzie długo miejsca nie mógł zagrać. I część był tak, był operatorem filmowym, był fryzjerem, chodził do tego liceum. Okazuje się, że najlepsze stopnie, jakie miał, to tylko miał z rysunków. Złamane życie już, prześladowania od 13 grudnia 1981 roku, w wyniku których to represji Stach Łaski podupadł i fizycznie, i psychicznie na zdrowiu. I umarł po wielu latach perypetii, nigdy się już nie podniósł, umarł w zamkniętym zakładzie opieki społecznej, jako wręcz wrak człowieka fizycznie. Na rok przed śmiercią zapomnianego rysownika Solidarności odnaleźli dziennikarz związkowy Jacek Zomer oraz były współpracownik i redaktor Wolnego Związkowca Zbigniew Kupisiewicz. Kiedyś byłem u Jacka Zomera z Andrzejem Rozpłochowskim i Jacek mówi, ja mam kupę materiałów, poszukałem, pozbierałem, w ogóle znalazłem tego Łaskiego, zorientowałem się, gdzie on jest. No i to jest niesamowita historia, jak Jacek Zomer, przeglądając dokumenty bezpieki, znalazł tam adres Łaskiego z okresu stanu wojennego. Przede wszystkim to było takie zastanawiające, że kiedy podszliśmy do niego, to sprawiło wrażenie człowieka pogodzonego, całkowicie gdzieś patrzył się w jakąś nicość, nie wiadomo było co. Kiedy usłyszał ten Zbyszka Kupisiewicza głos i o tym, że jesteśmy z Wolnego Związkowca, to się nagle ożywił i zaczął być bardzo rozmowny. Z tym, że kontakt był bardzo utrudniony. Powiedział mu, że przywieźliśmy mu jego wszystkie rysunki, no był zachwycony tym, bo mówi, że już myślał, że to jest bezpowrotnie wszystko stracił. Pokazałem mu te rysunki, pokazałem mu dokumenty, które znalazłem w stanie wojennym, był z internetu, no, był bardzo zdziwiony, że aż tyle dokumentów na niego zgromadzili. Stanisław Łaski zmarł 25 listopada 2013 roku w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach. Miał zaledwie 69 lat. Wernisaż dzisiejszy nie jest datą przypadkową. Dzisiaj mija druga rocznica jego smutnej i przedwczesnej śmierci. Obecnie prezentowana wystawa to efekt żmudnej pracy i determinacji grona tropicieli historii niepokornych. Dziennikarza Jacka Zomera, reżysera, scenarzysty i grafika Łukasza Kobieli, Andrzeja Rozpuchowskiego ze Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci Porozumienia Katowickiego 1980 oraz doktora Tomasza Kurpierza z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Pomysł był stąd niewątpliwie, a ja go podchwyciłem, bo mówię, no to trzeba zrobić wystawę, trzeba coś wydać, bo to jest konieczność w takiej sytuacji. Uzupełnieniem wystawy jest specjalny album zawierający zbiór najlepszych zachowanych rysunków satyrycznych, głównie z Wolnego Związkowca i Wiadomości Katowickich. W najbliższym czasie trafi on do bibliotek miejskich oraz szkół i uczelni wyższych, przede wszystkim o profilu plastycznym. Pomagały ludziom przełamywać strach. Pokonywać strach i decydować się na działalność o wolną Polskę. Partnerami projektu są oddział IPN w Katowicach, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność oraz Stowarzyszenie Pokolenie. Projekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje 2015. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz oraz prezes oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Schneider. Jak podkreślają autorzy, prezentowana na 17 planszach, roll-upach wystawa jest łatwa w montażu, co w przyszłości pozwoli na jej proste przenoszenie i prezentowanie w zainteresowanych środowiskach, szkołach, salach i placówkach kultury. W ten sposób uratowana zostanie pamięć o niesłusznie zapomnianym rysowniku.